Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamb. No i tak, dzień 30, nie wiem ile minęło pomiędzy tymi odcinkami, bo najpośrednio się nie pamiętam. Ale postaramy się teraz tym nie przejmować i dziś zaczynamy dzień w jakiś wspaniały sposób, gotując dużo potrawek z jagód. Oraz też tam bodajże jedną z mnieńca. Zresztą do tego nie jestem pewien. I tak. Jest to takie niewielkie przygotowanie, można powiedzieć, przed dzisiejszym planem, celem. A cel dzisiejszy będzie bardzo prosty. Po tym jak przeprowadzimy rytuał ryb, o to by po prostu ten, który tego chce, się cieszył. I pójdziemy trochę połowić, to właśnie po tym wszystkim, jak to skończymy, to wyruszymy na krucjatę. I tak, dzisiejszy cel jest bardzo prosty, właśnie krucjaty, 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 jeszcze raz krucjaty. Ale zanim to jednak spróbujmy czegoś takiego. Czyli rytuał skarbów oceanicznych, no czemu by nie? Niech się wszyscy cieszą. I proszę, piękne bajorko. Wędkują w podłodze, nie? Piękne są te animacje. Chociaż takie trochę niepokojące, to nadal piękne. O, i od razu dostaję ryby za to. Jakie fajne. Ale dobra, a jeśli chodzi o to, co trochę brakuje czasu, czy nowej doktryny jeszcze nie zrobimy. Ale tak, piękna nowa msza. Jestem na zero, co ciekawe. Teraz mnie zastanawia, czy to troszkę jakieś ulepszenie robiłem ostatnio, czy na odcinku to wyszło, czy jak. Nie wiem. Okej, 38. Czyli tyle dostajemy za jedno spotkanie z naszymi. A, jeszcze pogadajmy z nim, bo on tego chciał. Nasz ulubieniec, wow, to było cudowne. I jak jeszcze tu jesteś, to dostaniesz jeszcze to i może ulepszysz się jeszcze bardziej. Nie dosyć, że to jedno z naprawdę najbardziej oddanych, to jeszcze coraz potężniejsze się dzieje. Raz powrócił z zagrobu, to teraz może kolejny raz. Ale tak, tym się nie przejmujmy już tak bardzo. I no, jeśli mam być też totalnie szczery, to pamiętam, co było moim jakby takim większym celem. Wiem, że na coś materiałów szykowałem. Pamiętam dwa kamienie. Na to? Dwa kamienie pamiętam, mam desek, nie byłem pewien. I zasięg ma też niewiele większy niż farma. Okej, to w takim razie się tym nie przejmujmy. Nie do kościoła. Idźmy szybko połowić trochę. Tak, dla tych, co preferują coś innego niż tylko walki, a potem idziemy właśnie na bitwy do podmorskich krain. Głównie z myślą o tym, że nawet jeśli przegramy, to przynajmniej będę miał, o, jak to się nazywa, no, może kryształy do latarni. Jak zapewne możecie kojarzyć, to mamy zadanie w latarni morskiej i proszę, no, działa pięknie. Trzy różne gatunki ryb od razu, ładne. Szkoda, że większości z nich nie umiem gotować ani nic, ale tak, może kiedyś coś. Jakoś. Więc no widzicie, jak to działa, to jest piękne. Będziemy chyba dużo zdobywać tego wszystkiego. Ja wiedziałem, że tam coś pisało, wiecie, o zwiększonej ilości dalej, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż takie piękne, że co chwilę coś wyciągamy takiego typu. No ale tak, zdecydowanie możemy poświęcić, powiedzmy, jeszcze chwilkę temu wszystkiemu. Przy czym potem, jak te ryby będziemy mieć już nas przykowane, nie będziemy musieli się bać o braki żywieniowe, to będziemy mogli się dopiero cieszyć na krucjatach. Będę mógł się spokojnie skupić na tym, żeby no nie bać się o to, że jedzenia zabraknie im. Tylko właśnie iść i walczyć przed sobą. Po prostu przed siebie gnać i tyle. I tak. Ogólnie jeśli chodzi o same krucjaty, mój cel dzisiejszy jest prosty też. Chciałbym spróbować nauczyć się obsługiwać broń inną niż miecz. Bardzo dobrze. Czym topór się nie liczy, bo topora mniej więcej umiem, więc znaczy umiem sztyleta chyba. Bo jeśli nie mylę, chyba tylko sztylety, topory i miecze to byłyby co. To wiesz, coś więcej się nie pokaże. Ale tak, w sumie to jest najłatwiejsze określenie. Muszę się nauczyć dobrze walczyć sztyletem. Ewentualnie toporem też. Zresztą toporem potrafię, dopóki nie zaczynają się jakieś takie bardziej skomplikowane momenty. Potem wpadam w panikę i za dużo klikam i... O nie, to nie była dobra wiadomość. Ktoś nam właśnie zmarł. To jest naprawdę zła wiadomość. I tak, jak jest taka wiadomość, to niestety musimy zakończyć łowienie. Jakkolwiek by nie było ono wspaniałe i przyjemne. Na całe szczęście trwa, jeśli się nie mylę, kilka dni, więc trochę się tym będziemy mogli spokojnie pozajmować. Przygotuj go na pogrzeb. No cóż, żegnaj kolego.
jakoś danym sługom. Nie mamy dla ciebie grobu. Okej, to jest smutne. Ale niezbyt problematyczne, na całe szczęście. Dodam jeszcze tak tutaj. Po prostu byłoby to potencjalnie gotowe. Bo tak, na razie nie mamy kości na to, żeby wszystkich ożywiać, więc... Może... Podkreślam, może, jeśli już będziemy mieli myśleć o ożywianiu, to będziemy ożywiać tylko tych najbardziej oddanych, najpotężniejszych póki co. A właśnie, przy okazji jeszcze, tak, widzę, że tutaj naskoczyło, że możemy już doktrynę kolejną, to nie będę się, powiedzmy, lenił z tym wszystkim, bo mamy spore zaległości w tym, więc tak. Musimy je ogłaszać jedną z drugą i jedzenie mamy wszystko, praca i oddanie mamy wszystko, teraz possessions. Czyli to jest to takie bardziej z ich rzeczami, które posiadają, a tutaj mamy z życiem pozagrobowym. Ciężki. Afterlife czy Possessions? Co bym wolał? No tak, żeby nie było to na końcu. Chociaż dobra, weźmy pierwsze tutaj. Punish Sin or Celebrate Virtue. Czyli tak, potępię ich grzech, czy celebruj cnotę. Ta Biza po prostu ubij towarzysza, czy jak w sumie to sobie przypomniałem o innym określeniu stronnika. To też jest dobre określenie. No, łatwe rozwiązanie wielu problemów, ale niektórzy mogą być z tego powodu niezadowoleni, jeśli to tego doświadczą. A tutaj wykonaj rytuał w świątyni, który może wynieść ducha towarzysza, aka stronnika, na wyższą płaszczyznę egzystencji. Wszyscy dostają lojalność. Oczywiście, że wezmę to. Bo to jest bardziej w moim stylu. Zaraz zobaczymy, jakie są koszty i... Kto wie, może przetestujemy coś z tym. Wybaczcie to zamieszanie, ale tak... Domownicy po prostu i... A, trochę mi się naklikało. Natomiast jeśli chodzi o samo tutaj, to... 37 kości, że go nawet nie posiadamy. Będzie to w takim razie trudne, ale może jakiegoś tam, powiedzmy, starca ascendujemy, że tak dziwnie to nazwę, wcześniej czy później. Jednak to, po pierwsze, nie teraz, a po drugie, będę musiał zdecydować kogo. Lepiej kogoś, kto też ma nie najlepsze cechy i... Ja już raz wygraliśmy, ale jak mówiłem, idziemy dzisiaj w to miejsce, Anchor Deep, jak najlepiej to przetłumaczyć na mojemu, czyli... A powiedz, czy w sumie jak najłatwiej to przetłumaczyć na mojemu, chciałem powiedzieć. I tak. Głęboka kotwica, tak chyba najłatwiej. I dzisiaj mamy do czynienia z toporkiem. Toporek, a tutaj to jest. A, wystrzał macek, dobra. Damy radę. Musimy dać radę. I tak, jeszcze nie wiem, czy wspominam o tym tutaj. Wiem, że wspominałem na Elden Ringu. Ale naprawiłem mniej więcej problem z moim padem, więc... Może, podkreślam, może... Miejmy nadzieję, to już nie wystąpi ponownie. Pocisk zniknął. Dziwna sprawa. Więc tak... Nie jest to rozwiązanie idealne, co to nie, ale... No, możemy się przynajmniej częściowo odprężyć i uspokoić. Bo potencjalnie nie będzie mnie rozłączało, to będzie... Przynajmniej pod tym względem troszeczkę łatwiej. Pamiętam, że ostatnio na bossie tego typu właśnie padłem. Rozumiem własną głupotę. To konkretnie tam się działo, to też, tak mówię, moja własna głupota. I pamiętam tego jakoś tak idealnie, wspaniale. Ale no, wiem, że była moja głupota i przy okazji dziwna sprawa, bo albo mnie się wydaje się, albo kości nie zbieramy. Nie, dobra, zbieramy. Bardzo powoli, ale zbieramy. Teraz tak, nie wiem co się gdzie kryje, więc zobaczymy. Tutaj jest klaunek, super. Dobra, wezmę to. Lepsze rozwiązanie. No i kolejni się zestarzą. No. Nie, za szybko się starzeją. Potrzebujemy trochę świeżej krwi. Zdecydowanie potrzebujemy świeżej krwi. Bo niedługo nie będzie kto nam miał tam pracować, czcić, wyznawać, jak zwał, tak zwał. Ogólnie nie będziemy mieć wtedy nikogo do żadnych działań.
Ale póki co nie przejmujmy się tym. Tylko full focus na tym, żeby nie ginąć. Karty. Ciekawe, czy to odkrywamy nowe karty, czy dostajemy. O! 20% szans na niebieskie serce, kiedy atakuje wrogów. Pejcie, zdobywamy to tutaj. A to i dwa obrażenia na wszystko, jak spadnę do pół serduszka. Miłe. Aczkolwiek powiedziałbym, że w większości niepotrzebne. Okej. Ej, 160%, dobry wynik. Jeszcze za mały, żeby ich one-shotować, ale dobry wynik. Czym nie będę na niego patrzył. Żeby nie było im bardziej, będę się skupił na tym, że mam jakieś takie wspaniałe wyniki, tym większe szanse na to, że otrzymam głupie obrażenia. Więc no. Co, jedne tylko co pozostało, to właśnie tutaj rozbijać co idzie i liczyć na to, że dostaniemy trochę kości. Tak, jak widać tych trupków też dostajemy, nie zawsze, ale dostajemy. Więc... No, po prostu muszę to robić. Póki co tak, tutaj skrzynka, dużo ferworu, którego swą drogą w ogóle nie używam i czegoś jeszcze i... Drewno i jagódki. Pójdziemy na jagódki, potem na kamień. Oszczędzimy sobie dużo bitw i... O, proszę, jeszcze kolejna roślina. Czyli nowy wniosek, każda kraina będzie miała swoją roślinę. Fajne. Czy koniecznie potrzebne? Nie wiem. Ale no, fajne. Przy czym tak, jagódki były w Darkwood. No i w naszych terenach. Kalafiory są tutaj. W tych lasach bardziej jesiennych są dynie. A co będzie w ostatnim terenie? W sumie moglibyśmy sprawdzić, ale... No na razie, powiedzmy, preferuję skupić się na krucjatach tutaj i na innych takich ważniejszych rzeczach niż na szukaniu nowych warzywek, czy tam owoców, szczególnie żarcie. Żeby nie było, to jest potrzebne i nie będę tego negował, no ale... A może nie, tak bardzo. A teraz jeszcze tak trochę devotion. Rozbijam posąg dla dodatkowego kamyczka. I lecimy. Zaczynając od eliminowania tych tutaj, bo one widzę eksplodują po prostu po uderzeniu. To może być delikatnie mówiąc problematyczne, jeśli będę nieostrożny. Cno. I dobrze, tutaj to i wchodzimy do miejsca, gdzie jest taki... No nie wierzę! Tam dwa zobrażenia przez... Przez co w sumie? Nawet nie wiem. Ale tak, topór, który bije więcej... Albo to, wezmę topór lepszy. Patrz na co, straciłem cały bonus. To lepiej wziąć to, niestety. Nie, przez to, że w sumie nie wiem do czego, dlaczego straciłem ten bonus. Było takie, takie szybkie, jakaś jedna głupia akcja, że nawet naprawdę nie zauważyłem tego. Na szczęście szybko go odbudujemy, jeśli będziemy trafić na wrogów, więc nie jest aż tak źle. Jeżeli otrzymam obrażenia, przez co nie będzie super nagrody. E? Nie wiem, w jakim stopniu. Jedno czerwone serce zostało poświęcone. Chorwane serce, czym chorobliwe serce zwrócone w zamian. O nie, no... Kolejny nam zmarł. Smutne. No, ale niestety nic z tym nie zrobię. Jak na razie. A, to już to. Ciekawi mnie to jest tylko jedna rzecz, czy jak on przyzywa ich tutaj, czy za to też będę dostawał bonusy? Tak! Czyli mogę wykorzystać jego własnych sługów do tego, żeby go osłabiać. Ej, żeby się wzmacniać w sumie. Okej, tamten jest niebezpieczny, bo jest duży. Jednak nadal wolę zacząć od pokonywania tego, którego łatwiej pokonać, niż pchać się na jakiegoś takiego dużego. Ej, zanegowane. Nawet widzę ten piękny obrazek negacji. I wiemy teraz, że negowanie obrażeń też neguje utratę mojego ładunku. No i też wiemy, że mam często farta w takim wypadku. Niestety straciłem wszystkie bonusy, więc teraz muszę być... Już nie tyle co wyjątkowo ostrożny, bo mam zapas co... szybki. Okej, mamy kolejnego, bierzemy go. To jest tak... Czy idziemy jeszcze gdzieś czegoś szukać? Można? Wezmę to, bo tego jeszcze nie znam.
O! Fajne. Podwaja długowieczność towarzyszy. Zdecydowanie piękne. Czyli coś, co będę chciał dawać większości. To jest tak. W takim przypadku następna kwestia. Damy to pierwszemu takim porządnemu, który będzie miał. Albo jakimś naprawdę wspaniałym cechami, którym będę chciał. Niestety już to teraz niepotrzebne, ale i tak wolę to wziąć, czy potem nie wziąć. I mieć potem wyrzuty, sumienia czy coś. A póki co tak, idziemy tutaj, super. Tak, dalej niestety nie pójdziemy. No ale krócej to udana. A dopiero 15 minut odcinka, więc... To wiem, można coś fajnego osiągniemy jeszcze dzisiaj. Świętkości tutaj uzbieraliśmy, więc... Byłbym w stanie może kogoś ożywić, takiego większego. Ale nie chcę. Tutaj. Gotuj na pogrzeb. Nawet nie czekam. Idziemy po prostu zanieść do jednego z grobów. I ciekawa sprawa, patrzcie, do tej pory nie ma problemów sanitarnych ani żadnych innych, jeśli chodzi o nasze warunki tutaj, więc jest świetnie. Dostajesz inspirację znowu? Poczemu nie? Przede wszystkim rozdamy inspirację, bo to są ciężkie czasy. Teraz, gdy większość naszych starszych odchodzi od nas. Więc tak, wy dostaniecie inspirację. Tutaj przywitamy nowego towarzysza, który jest leniem i sceptykiem. Akceptujemy standardowo, ale raczej nie będę z niego robił kogoś wspaniałego ani nic z tego typu. Ty, mój drogi, możesz... Tam. Jest jeszcze coś tutaj teraz szybko do zrobienia, jak tak myślę? Chyba? Poza ewentualnie nowymi krucjatami, to nie. Jedyne co tak poza tym, to... O proszę, mamy przepis na coś ze wszystkich tych super ryb, więc... Dobra, zrobię tak. I trochę kalafiorów. Tego... Trochę ryb, no i trochę trawy. Okej, to było bardzo skomplikowane. Pasek jest mały, to też jest bardziej skomplikowane, bo jak widać dwugwiazdkowe. I wiem, że będziemy musieli mocniej inwestować w kalafiory, jak będziemy mogli. O, jeszcze coś tutaj od nas chce nasz towarzysz. Okej, dałem Matiemu kwiatka, ale... Ale to za mało. Muszę wywołać mu efekt wow. Czy możesz zrobić wspaniały posiłek dla nas, byśmy mogli się nimi... nie podzielić Splendid Vegetable Fest. Splendid Vegetable Fest. Jeszcze wiedział, jak to zrobić, to byłoby super. Niestety nie wiem. Będę musiał pomyśleć to porządnie. Co? Odpocznij spokojnie. Jesteśmy... Warto... Dobra, wydawało mi się, że znowu były problemy, ale na szczęście tak wydawało mi się. Właśnie warto byłoby może już przygotować się na następne jakieś rzeczy, które bym chciał zrobić. Ewentualnie na... lepsze stacje do farmy jenia, ile są dostępne. Merskie stacje 2... Okej, są na następnym poziomie. Tak, mocno trzeba gdzieś tym zająć. A na szczęście możemy, bo teraz mamy trzeci poziom kultu. A potem wszystkim będziemy mieli już właśnie dostęp do jeszcze lepszych rzeczy, ale... To na spokojnie. I nagle wszyscy wstają i idą budować w środku nocy. Nie musicie mi tego robić. Naprawdę. Ale wygląda to coraz lepiej. Nie pięknie. I w sumie, jak jest jeszcze taka sytuacja, to żeby się tym przyjmować szybko. Posadzimy kalafiory, gdzie się da, pozbieramy co się da gdzie indziej też. I tak,
Zgarnąłem taki udany początek. No, powiedzmy, że pójdziemy jeszcze na kolejną krucjatę. Potem jak odwiedzimy oczywiście latarnię morską, bo wydaje mi się, że mamy wystarczająco już kryształów na nią. I jak już to zrobimy, to nie wiem, czy będzie kolejna krucjata. Czy skupimy się na czymś innym. Na pewno będę musiał jeden odcinek dedykować takim prawdziwym przebudowom kultu, bo mam pomysł na to, co chcę tutaj zrobić. Ja chcę zrobić, tylko będę musiał pomyśleć po prostu co i jak. Jeśli jeszcze kogoś też zastanawia, czemu nie zrobiłem tego do tej pory, odpowiedź jest prosta. Uważam, że zasięg obecnych farm jest za mały. Ja szukam też nadal informacji o tym przez granie, żeby nie było w głównej mierze. Jestem ja osobiście jakoś w stanie właśnie, powiedzmy, samemu. Powiedzmy, dojść do tego właśnie, żeby nasi tutaj ci towarzysze mogli właśnie, może nie tyle co aż gotować, co nie trzeba, ale chociażby zbierać wyrośnięte plony. To byłoby fajne, tylko no, przepraszam mówiąc, po prostu nie widzę takiej opcji, więc to tyle. No i jeszcze Splendid Vegetable Fest, to jest kolejna rzecz, którą musimy ruszyć, ale dobra, ja zebrałem większość. Nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o warunki żywieniowe. Później jak wrócimy, to jeszcze pogotujemy. Ale póki co, jako że mamy resztkę czasu, to idziemy z powrotem do latarni morskiej. Oraz, co ważne, połowić ryby. Najpierw latarnia jednak, bo czemu by nie. Tutaj i powinienem mieć wszystko, co potrzebne. Powiedzmy... Aha. Jak niepełne gracji. Ponownie przywróciłeś to miejsce do jego błyszczącej chwały. Jak przysięgłem, oto nasza ofiara w zamian. Chwała jagnięciu. O jagnie światła. Stajemy? Axolotla. Ładny. A to jest takie malutkie zdanko, które powiedzmy nie daje nam bezpośrednich benefitów, to jestem zadowolony, bo patrzę, jak teraz fajnie wygląda. Trochę się zmieniło. Albo mi się wydaje, albo naprawdę, ale wydaje mi się, że naprawdę. No i dobra. Mamy jeszcze działanie rytuału, więc rzucamy pięknie. Wyciągamy dużo ryb. Miejmy nadzieję, może nawet jakieś inne morskie skarby. I uwaga, uwaga, na pewno ryb. Teraz na blisko, bo nie chcę się długo wciągać tych ryb. Chociaż okej, dzisiaj spławik mocny i lata niż zazwyczaj, więc i tak będę pewnie się męczył z tym długo. Znaczy nawet niech lata. Patrz na to, ile dostajemy za jedno wyłowienie, to teraz to jest po prostu przyjemne, piękne. No dobra, może nie do końca przyjemne, bo zaczyna mnie te ryby wkurzać. Delikatnie ujmując. Ale piękne, po prostu pod względem ilości różnorakich ryb, które tutaj wyławiamy. I tak, to jest super. Okej, mamy rybę, mamy rybę. Okej. Mamy rybę i złoto. Dobra, zarzućmy jeszcze chwilkę, jeszcze kilka razy, co mi tym szkodzi. Po prostu chcę wykorzystać to, co się tu okazało. A co nie przyszedł. Nawet nie chciałem zarzucać tego w rytuału, to po prostu było tak, że jeden z towarzyszy naszych właśnie, czyli nie to prosił, jak zresztą było na początku odcinka. I to jest cały powód, a okazuje się, że warto. Nawet bardzo warto. Bardzo warto. Dobra, starczy tego. Wiem, że można więcej, ale niczej potrzeby. Może jedno co to jeszcze tego tutaj odwiedźmy. Ptałczek mu tam. Okej, jeszcze można grać za monetę, ale nadal nie widzę sensu w tym. Odwiedzać jako tako? No, jakoś tak tego wszystkiego brakuje. Ale dobra. Mamy 20 parę minut. Dzisiaj może zakończymy w takim szybszym wszystkim. No, najprościej w świecie nie ma co się tak też męczyć, zagłębiać za bardzo w to wszystko i robić nie wiadomo czego. Jedyne co tylko jeszcze ewentualnie to zobaczę, ile wymagają followerów, żeby otworzyć ostatnią krainę. A nie, mamy już otwartą.
Dobra, w takim wypadku... Nie chcę tego, ale pójdźmy. Może jeśli tu pójdziemy, znajdziemy tu jeszcze jedno warzywo i to może być potrzebne to tylko, żeby móc iść tam po te... A jak to nazwać, nie łatwiej. A po te, no... Po tą super jakąś fiestę, więc tak. Szamura, tak, dobra. Czymś tak nie przeczytam dobrze imienia pewnie, ale... Nawet się nie starałem, po prostu idźmy. Okej. Jak na razie wszyscy wrogowie prawie są standardowi. A z drugiej strony nie, zginąłem w pierwszym pokoju. Dobra, nie, chciałem sprawdzić, ale jak ja mam ginąć w pierwszym pokoju przez moją jakąś głupotę, co to mówię wprost. Lepiej nie. Lepiej nie, żeby nie wyjść po tym na jełopa. Zamiast tego weźmy tą wiarę, która tu leży. Ogłóźmy kolejną ceremonię. Kościele czy coś. Być może... O, nie mamy płytek już. Okej. Zaskakujące dla mnie, nie będę ukrywał, ale okej, nie mamy płytek, to nie mamy płytek. Po prostu zróbmy to, co trzeba. Teorii powinien zbierać więcej wiary, mimo tego, że tam ci, co niektórzy odeszli. By lepszy poziom, chociaż niekoniecznie. No niekoniecznie. A? Ale jest pudełko notacji. Ciekawa sprawa. Dobra. Ciekawe. Jednak... Czemu tak jest tak dalej? Nie wiem. Więc no, strasznie jestem już rozproszony i powiedzmy, że na tym zakończymy epizoda. I tak, w następnym postaram się zrobić to Splendid Vegetable Fest. Oraz jeśli znajdziemy takiej, powiedzmy, znajdziemy już taka pełna wena, że chce to zrobić, to zajmiemy się też przebudową większą, taką tą naszej tutaj bazy. A póki co ja na tym będę kończył, więc no, trzymajcie się i hej.